Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Julian Kornhauser. Tyle rzeczy niezwykłych. Wiersze dla Agatki. Czyta Marcin Popczyński. Liść. Liść wysuwa języczek, ale jeszcze nie wie, czy dotknąć nim białej ściany. Może schować się z powrotem, ułożyć w łodydze, wciągnąć pyłek, zasnąć.